Wesprzyj projekt na Patronite. Witam was serdecznie, ja jestem Andrzej Socha, to jest kolejny materiał filmowy na moim kanale. W dniu dzisiejszym odwiedzam jednostkę OSP Rosko, która mieści się w powiecie... Czankowsko-Sieniec. Dzięki. Już nie próbuję tego powiedzieć, bo wcześniej też musiałem. Już nie próbuję. Województwo wielkopolskie. Należycie pod rejon operacyjny JRG Czanków. Okej, okay. Cześć. Adrian. Radek. Ile lat? 18 lat w straży. Świetnie. Cześć, Przemo. 31 lat. Cześć, Łukasz. Również 18 lat w straży. Cześć, Piotr. Też 18 lat. Cześć, Marcel. 6 lat w straży. Cześć, Krystian. 2 lata w straży. Siema, Mateusz. 16. Cześć, Kuba. 1,5 roku. Cześć, Oskar. 1,5 roku. Cześć, Mateusz. 1,5 roku. Cześć, Marcin. 1,5 roku. Cześć, Zuzia. 1,5 roku. Cześć, Ania. 1,5 roku. Cześć, Maja, 1,5 roku. Cześć, Martyna, około miesiąca. Cześć, Emilka, 1,5 roku. Cześć, Julka, 3 miesiące. Cześć, Zosia, 3 miesiące. Cześć, Jakub, 0,5 roku. Cześć, Max, od 2 lat MDP. Już tak te 3 miesiące, już myślałem, że będzie jak najkrótszy staż, a tutaj Jakubie zaskoczyłeś, ile? Max, 2 lata. Max, czyli 2 lata, okej, okay, dobra. Mamy załogę przedstawioną, to teraz jeszcze pasuje zapytać o te samochody, które za wami stoją. Tu mamy Volvo FL280, jest to samochód z beczką wody 4200. Mhm. I drugi mamy Star 244, który ma 2,5 litra wody. Który traktujecie jako pierwszowyjazdowy? Pierwszowyjazdowy to oczywiście nasze Volvo, mhm. Z 2021 roku, a Star to jest nasz drugi wyjazd i dostaliśmy go w 1993 roku. Mhm. Jako zwolennik i propagator głośników niskotonowych, zwanych od amerykańskiej firmy Rambler, chociaż to chyba są strobosy, taka troszkę tańsza odmiana tych głośników, poproszę was za chwilę o zaprezentowanie tej sygnalizacji. Będzie to możliwe? Jak najbardziej. Super, także w przebitce zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Bardzo dziękuję za prezentację. Tak jak mogliście usłyszeć, różnica jest znacząca. Głośniki niskotonowe są bardziej odczuwalne niż słyszalne, także poprawia to wasze bezpieczeństwo w momencie dojazdu na miejsce zdarzenia. Moi szanowni, jesteśmy przy samochodzie Volvo. U góry turbowentylator oddymiający, butle stalowe, zapasowe z powietrzem, agregat prądotwórczy jednofazowy, dwa przedłużacze do zasilania energią elektryczną. Kanistry z paliwem, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, odcinki wężowe i tu fajnie, że druhowie poszli w kolor 72. O, fajnie. Dlaczego? No, są przede wszystkim lżejsze. Bardzo fajnie, duża świadomość, cieszymy się. Zobaczcie, jest siodełko wężowe, wąż, rura do zasysacza liniowego, dwa razy najaśnice peli i fajnie skrzynki podpisane, ale nie tylko podpisane, bo i spersonalizowane. Wodery, linki, kombinezony ochronne, ubranie na owady, błąko skrzydłe, mamy również zgieracz i kasetony wężowe. No i co to ciekawe, mamy tu 7,5 wsadzone, nie? Czyli to są troszkę większe kasetony. Po dwie sztuki 7,5, tak? Linia szybkiego natarcia 60 metrów, nakładka do piany na końcówkę lądownicy Blue Devil Turbo Jet, dwa razy przełącznik, gotowa przygotowana linia główna, którą wystarczy podpiąć na nasady tłocznej, prądownice typu turbo, wysysacz głębinowy, jest zasysacz liniowy i prądownica prosta 75. Mamy również smok sawny prosty z koszem i klucze oraz przełączniki na 110, 7,5-110. Dalej przedział autopomp prezentuje się w następujący sposób. Zabudowa na podwoziu Volvo wykonana przez firmę Bokar.
Fajna rzecz, tu zapytam od razu. Zobaczcie, mamy stożki ostrzegawcze zamontowane. Powiedzcie mi, gdzie wykonaliście taki uchwyt, czy zakupiliście? Znaczy to uchwyt został przez firmę wykonany, przez firmę, którą po prostu robiła to zabudowę. No. Aha. I już z napisem identyfikującą jednostkę? Akurat napis wykonaliśmy, to kolega wykonał, ja to wypolerowałem i po prostu zamontowaliśmy. Fajne. Trzecia skrytka za kierowcą, 3K, jak ja to lubię określać. To samo co z tamtej strony, czyli gotowa linia główna, jest pompa do wody brudnej, ale elektryczna. Elektryczna. Fajne, fajne rozwiązanie. W waszym województwie często spotykane, a w innych rzadziej. Ciekawe skąd to się bierze, ale przydaje się, nie? Dwie szóstki, gaśnice proszkowe, ABC, szlamówka, WT-30X, kącik czystości i medyk u góry. R1, podstawa, kącik strażaka. To co tam się kryje pod tym słowem? Strażaka to jest przy długotrwałych akcjach czajnik. Kawę, herbatę. Elegancko. Zobaczcie, wszystko przygotowane na długotrwałe działania. Nigdy nie wiemy, kiedy takie nas zastaną. Bardzo dziękuję i przechodzimy dalej. Sprzęt burzący, pilarka zwykła do drewna, przecinarka tarczowa, zapas paliwa, mieszanka i mamy zestaw trzech podpór Micro Rescue Tech, ze względów finansowych bardzo często wybierane. Czy mają, czy macie do nich, macie łącznik Jezu Góry. Będzie możliwe to złożyć za chwilę i pokażemy, o co chodzi. Fajne, to będzie mega ciekawe, bo można z nich zrobić trójnog ratowniczy po prostu za pomocą tego łącznika, o którym właśnie tu mówimy. Zobaczycie za moment, czekajcie. Mamy klucz do hydrantów podziemnych, topór strażacki. Zawsze apeluję, jak kupuje się topory, staram się propagować takie podejście do toporów, żeby z jednej strony był młot, z drugiej topór, ponieważ wtedy możemy haligana dobić na przykład tym młotem do drzwi mieszkania i mamy użyteczny topór. Bo tak to raczej rzadko się używa w tej formie, nie? Siekiero młot i wyżej lanca, stojak hydrantowy do wykonania zasilania. Dół to jest ratownictwo techniczne, agregat spalinowy, pompa hydrauliczna, węże. Zestaw do stabilizacji i na to wszystko nam wyjeżdża na tasy, ergonomicznie. Wszystko podpisane, też bardzo ważne. I widzę, że są pasy transportowe, czyli świadomość dotycząca ratownictwa technicznego jest. Poduszki wysokiego ciśnienia rozpierające, tak zwane. Drabina, o! Chyba odkąd byłem na Podlasiu, to nie widziałem takiej drabiny. Bardzo fajne rozwiązanie. Teleskopowa drabina. Przydatna w pomieszczeniach. Nie trzeba nosić tych 2,7, bo wiadomo, nie zawsze można wejść. Tak. A to pod pachę i można na czysto, robota. Zgadza się. Nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz cylindryczny dwustronnego wysuwu i skrzynka z narzędziami. Drugi cylinder z tej strony się znajduje. Teleskopowy oczywiście. Niebieska skrzynka to pewnie będzie zabezpieczenie poduszki. Tak. I zestaw do pneumatyki, kliny schodkowe, syntetyczne i tu jakieś elektronarzędzie podejrzewam. Tak, tak, to jest tam wiertarka, szlifierka do działań takich, no, gdzie trzeba rozciąć coś lub rozkręcić. No. Mamy oznaczenie. O, jest oznaczone, zobaczcie, elegancko. Bardzo fajne, pokażemy. Coś tam leży, ale nie wiem dokładnie co. To są do zabezpieczenia pasów transportowych. A. Typowo zabezpieczamy się, okay. Żeby nie, po prostu nie przycięło pas. Żeby nie przycięło. Możesz to wyciągnąć, bo to też po raz pierwszy w jednostce SP spotykam. Patent zaczerpnięty prosto z transportu, no nie? Można to wykorzystać do tego, żeby nam tego pasa nie uszkodziło. Maty zabezpieczające, dwie sztuki i wysokościówka. Chodzę do kabiny i pokażę wam, co tutaj się znajduje. W kabinie aparaty powietrzne, defibrylator, jest półautomatyczny. Kamera telewizyjna, K2. O, i tu mamy jeszcze zestaw. Fajnie przechowywane, termometr, pirometr i miernik wielogazowy. Co więcej, latarek jest tutaj 6 kątowych i bardzo jestem zadowolony, że macie 6 latarek. Bardzo często jest tak, że z samochodem przechodzą 4 latarki. I to jest takie... U nas przyszło 10. Tu nas przyszło 10, no 10 radiostacji. Fajnie. 6 jest na Volvo, 4 fajnie. Są na stole. Ja w ogóle jestem zwolennikiem czegoś takiego, żeby było 6 latarek kątowych na samochodzie 6-osobowym oczywiście. 7 radiostacji, żeby dowódca mógł te dwie radiostacje wziąć, no nie? Pracować na kanale ratowniczym i ewentualnie powiatowym. Ale to pewnie bardziej się tyczy PSP, chociaż w OSP jak najbardziej również można wykorzystać to, bo może być odcinki bojowe mogą zostać utworzone, no nie? Zobaczcie, mamy kanały rozpisane, stanowiska kierowania. Mamy tutaj także tablet, który jest dla nas bardzo przydatny, ponieważ przede wszystkim mapa. Mapa. Dla nas tu, jeżeli mamy tutaj obszar, duży obszar Puszczy Noteckiej, to jest dla nas no jak takie drugie oko. Jasne. Mamy też uchwyty na hełmy do przewozu, czy to już jest wasze? To jest nasza konstrukcja. Też wykonaliśmy dla siebie tablice do aparatów oddechowych.
żeby wiedzieć, kto kiedy wszedł, kiedy ile miał powietrza. Tak, dokładnie. Na dachu pojazdu Volvo znajdujemy bardzo ciekawe urządzenie. Urządzenie do zbierania substancji z wody, unosi się to na wodzie. Wytwornica pionowa, bosak dielektryczny, mniejsze ssawniaki do szlamówki. No i dwie drabiny, a nawet trzy drabiny. Rzut okiem jeszcze na Stara. Drodzy widzowie, przechodzę do samochodu Star. Akcesoryjne trąbki, żeby sygnał był lepszy, pneumatyczny. Zajrzyjcie do środka, jak wygląda ten samochód. Ma aparaty powietrzne zabudowane. O, i tu jeszcze zajrzyjcie, jak wygląda przedział. No i mamy autopompę, proszę bardzo. Są 110, dużo 110, dużo węży ogólnie. Armatura wodno-pionowa, nasady tłoczne, lewa strona agregat prądotwórczy. Zestaw do ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym z liną na bębnie 50 metrów razy 2. Dalej zestaw do ratownictwa, zestaw ABC oczywiście, ratownictwa wodnego. Tu pewnie suche ubrania. Pilarka, oczywiście pas typu węgorz, polecam każdemu, fajna sprawa. Zestaw kluczy, wodery. Pompę hondowską WT40X. Z wiaderkiem prezentowym. Przechodzimy obok napisu SP KSRG Rosco, numer alarmowy. Jeżeli chodzi o rocznicę, to w 2021 roku strażacy obchodzili swoje stulecie. Stare pompy są pewnie sprawne. Widzę, że macie jeszcze jedną przyczepkę. Do czego wam ona służy? Ogólnie mam jeszcze jedną przyczepkę, taką dosyć większą, ale tu też nie ma miejsca i stoi tam u mnie na po prostu jasne. Domu. Z firmy Brenderup została nam przekazana przyczepka. No, bardzo jesteśmy z niej zadowoleni. No, jest bardzo pojemna. Jeszcze zastanawiam się nad jej dokładnym wykorzystaniem. Tak myślimy może iść w kierunku aparatów oddechowych, ale to jeszcze też nie wiadomo. Czas pokaże, tak. Tutaj przyczepkę mamy częściowo oświetleniową, bo taka ona miała główne założenie, bo to była przyczepka oświetleniowa. Przerobiliśmy ją na przyczepkę częściowo wężową. Ta przyczepka jeździ z nami na zawody, na różne ćwiczenia. Także tam z tyłu mamy miejsce na motopompę, na węże, prądownicę. Praktycznie no, zaczynamy inwestować, można tak powiedzieć, w siebie. Od hełmów po mundury. Koszulki mieć też piaskowe. Większość sprzętu, takie jak właśnie koszulki, czy koszarowe, czy buty na dzień dzisiejszy, no to zakupiliśmy z własnych funduszy. Słyszę tam dźwięki składanego trójnogu, także za chwilę będziemy mogli zobaczyć, jak on wygląda, czyli połączone ze sobą trzy podpory. Tak wygląda ten element. Spięte oczywiście pasami i możemy tutaj stanowisko, na przykład kołowrotek właśnie, czy 4:1 zaczepić i kogoś ewakuować. Drodzy widzowie, jeszcze jedno urządzenie, dwa słowa o tym. Można zastosować to w dużych ilościach, w dużych znaczeniach ratownictwa, rozpierając, podnosić. Tutaj mamy część kuchnię naszą, małą, ale jest. Tam mamy prysznicę, dostaliśmy nową pralkę, fajnie, przekazaną przez firmę Samsung. Bardzo dziękujemy. Tutaj mamy część dla MDP. Każdy dostał na stan ubranie koszarowe razem z czapką, koszulką. Każdy za to jest odpowiedzialny. Bardzo fajnie. Tutaj dalej mamy pomieszczenie wirowe prezesa. Przeróżnymi naszymi segregatorami, pucharami, starymi hełmami. Salka szkoleniowo-spotkaniowa na pewno. Tak. Rzutnik, komputer, telewizor, sprzęt, też audio. Laptop też został zakupiony z pieniędzy dla mundurowej drużyny pożarniczej. Drodzy widzowie, mamy sztandar jednostki. Tak jak widzicie, 1995 rok nadania. Materiał filmowy WSP Rosco dobiega końca. Za mną znajduje się załoga. Mogliście zobaczyć, poznać załogę, zobaczyć bardzo fajny sprzęt, którym dysponują, zobaczyć kilka patentów, które można wykorzystać we własnej jednostce. Zapraszam was do subskrypcji kanału, do wbijania na nasze social media i do wypełniania formularza zgłoszeniowego, w którym możecie zadeklarować chęć, abyśmy was odwiedzili. Trzymajcie się, dobrego dnia, cześć!